piątek. Była to wówczas druga odległość w historii. No, po tym fenomenalnym skoku wczorajszym Petera Prewca jest to trzeci wynik w historii skoków narciarskich. Wczoraj drugi. Który będzie dzisiaj? Anders van Emmel już w powietrzu. Spokojny lot. I teraz walczy Norwego o odległość. I bardzo długi, daleki skok ustał. No i zbliżył się tam gdzieś do tej granicy rekordu świata, do tutaj magicznych 250 metrów. A zatem, no, krytykowaliśmy trochę sędziów, że asekuracyjnie ustawiony rozbieg. A tu proszę, 251,5 i oto jesteśmy świadkami kolejnego rekordu świata. Znowu Vikersund-Bakken życzliwa dla zawodników. Siódma platforma startowa, ta prędkość na progu poniżej 100 km na godzinę. A jednak w tych warunkach Anders van Emmel odleciał aż poza granicę 250 metrów. No i Norwegowie na swoim obiekcie odzyskują rekord świata. No, mocno go tutaj wcisnęło w ten zeskok, ale ustał, twarde nogi, mocne, wytrzymał Norweg tę próbę. Pada więc kolejna granica marzeń. Tylko jeden dzień cieszył się rekordem Peter Prewc. Odzyskują go Norwegowie. Był rekordzistą Johan Remen-Evensen. Przez 4 lata, krótko, tylko jeden dzień z rekordu cieszył się Peter Prewc, a teraz radość Jander.